Zapomnij, że weźmiemy to do domu. Nie weźmiemy tego do domu. Zostaw to. Oddaj tą zabawkę. Dawaj tę zabawkę. Dawaj tę zabawkę. Razem? No dobra, razem. Chodź. Hugo znalazł wreszcie gałąź większą i cięższą od siebie. Ale nie poddaje się. Nie poddaje się. Dlaczego? Dlatego, że zawsze chcemy więcej mocy. A czy ja podołam tej mocy? No to sami zobaczcie. Kamaneczko, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Dojechał do mnie Tiger. Tiger King. No i co o nim wiemy? No niewiele. Zaraz go rozpakujemy. Obejrzymy, dowiemy się, co tam ma w środku. A potem pojedziemy zaorać nim jakiś las. Dlatego, że jest to terenowy Tiger. I o tyle, o ile wiemy o Tigerze 10, że no, aktualnie jest to najlepsza hulajnoga w klasie do 30 kg, do 52 V, zdecydowanie najfajniej prowadząca się, no to tutaj oczekiwania będą wyższe, dlatego że tutaj już mamy 60-voltowy pakiet. No, jestem ciekaw. Jedziemy. Zobaczmy na szybko, co w tym kartonie tutaj jest. Aż jestem ciekaw, bo to przecież takie jakieś ma być terenowe i w ogóle, no. Aż jestem ciekaw. Złoty, no to bardzo ładnie, bo złoty jest najładniejszy. Certyfikaty zgodności. Widzę instrukcję. Jest ładowarka, ciekawe czy dwie, czy jedna. A jeżeli jedna, to czy szybka. A to jest błotnik luzem. Okej, czyli trzeba sobie tylnie założyć. Zobaczmy ten błotnik. No ładny. Oklejony jakimś Highly Special CST Tires Edition. Tak czy inaczej, nowe błotniki, moi drodzy. A poza tym to pachnie nowością i świeci i wygląda na to, że będzie dobra zabawa. No powiem wam, że na pierwszy rzut oka to już to wygląda całkiem nieźle. No, no te opony terenowe w Tigerze, tego jeszcze nie grali. Rzut oka jeszcze, zobaczcie, nowy system montażowy. Nowy dla Highly, dlatego że już widzieliśmy to w Visecie 10. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy to z tej samej fabryki wyjeżdża? No na koniec dnia nie ma to znaczenia, z jakiej fabryki wyjeżdża, ważne, żeby wyjechało i żeby to było sprawne. Wygląda to dobrze, wygląda to na duże, jest większe od dziesiątki i przede wszystkim z dziesiątką to ma niewiele już wspólnego. Może jeszcze kolor tylko i nie wiem, porty ładowania i w zasadzie tyle. To jest naprawdę inna hulajnoga, inna hulajnoga. Tak, tam w tle stoi Rajon, wiem. Podejdę do niego, pokażę wam i niedługo będzie o tym film. Piękny jest, wiem. Wyniosę go stąd. Niech się skupił na tej wieży. Nie? Dobra. Tiger, moi drodzy, lecimy po kolei od góry. Gripy takie same jak w dziesiątce. Hamulce nad, jak zwykle, dobre, sprawne. System sterowania kierunkowskazami, światłem i klaksonem dokładnie to samo co i w poprzednim. System menu dokładnie to samo. Manetka gazu dokładnie ta sama. Ale uwaga, ekran inny. Ekran jest inny, moi drodzy. I teraz na wstarcie zaczniemy od tego, że pokażę wam jak go odpalić. Tak? Przykładamy kartę tu. Hulajnoga się odpala. Teraz pokażę wam jak ją odblokować, bo to jest bardzo ważne. Nie ma zamiaru robić osobnego filmu o tym, po prostu wchodzimy w menu, klikając dwa razy. Teraz przechodzimy do pola, uwaga, A05, tu klikamy M. Tutaj wpisujemy cztery jedynki po kolei. Jest i potwierdzamy wszystko M cały czas, tak? Teraz przechodzimy do A3. I to jest ustawione w standardzie na 20, a należy to ustawić na 100, bo to jest dostępna moc. Aż wam palec odpadnie, tak klikajcie. Mamy 100. Jest. Teraz jeszcze start z miejsca, to trzeba ustawić. Start od zera, moi drodzy, odpowiada A9. I tu zmieniamy to na 0. I teraz będziemy mieli start od zera. Tak? Zaraz się przekonamy. Jak będziemy z menu. Ona od zera wystartuje na każdym biegu oprócz pierwszego. Na pierwszym biegu nie ma reakcji żadnej. Na drugim biegu już jest reakcja.
Tak więc też się nie przeraźcie, że na jedynce wam nie startuje i będziecie kombinowali dalej. Po prostu na jedynce jest ustawione bezpiecznie, żeby nie ruszała z miejsca, na dwójce, trójce, w górę i aż do piątego biegu już startuje. Pozostałe opcje w menu będą dostępne w instrukcji. Nie jest to trudne, wszystko tu jest banalne. Tak naprawdę ekran bardzo fajny, pokazuje godzinę, pokazuje całkowity przebieg. Temperaturę macie, także widzicie, jest fajny ekran i ładnie to wygląda, kilka kolorków. Bardzo w ogóle zgrabny ten ekran jest w porównaniu do poprzednich, które pokazywały się. Ładny, ładny ekran. Pierwszy raz mi się chyba tak ekran podoba w hulajnodze elektrycznej. No to mamy to. Jedziemy teraz do lampy. Lampa jest, wydaje mi się, że ta sama co i w tej Gerze 10. Szczerze, to jest to lampa ok, tworzy taką podkowę. Widzę, że muszę ją tu jeszcze wyregulować troszeczkę, ale generalnie to nie jest lampa jakiś tak zwany killer, gdzie w nocy będziecie mogli jeździć na pełnej bombie z tym światłem, będziecie potrzebowali mocniejszej lampy. W standardzie możecie, że tak powiem, żyć z nią, a ewentualnie dołożyć dodatkowe na kierownicę. Sama sztyca przypomina mi bardzo sztycę, wiecie czego? Visetta 10. Bo jest mniej więcej taki kształt jak w Visetcie 10 i dodatkowo to zamykanie jest też identyczne jak w Visetcie 10. Więc to tak jakby zostało zapożyczone z Visetta 10. Nie wiem jak to określić. W każdym razie tak to wygląda i dobrze, bo to jest bardzo solidne mocowanie po odpowiednim tutaj skręceniu. Nie będziecie mieli żadnego luzu, moi drodzy, żadnego. Tak więc chwali się to, że wreszcie jest tutaj taki system montażu i też wobbling nie powinien występować, dlatego że będzie tutaj dobrze trzymać tą szczycę. Ale pamiętajcie, że szczyca to nie wszystko. Jeżeli chcecie uniknąć wobblingu też, to pamiętajcie o dobrym ciśnieniu opon i odpowiednim skręceniu też zawieszenia, żeby nie było za miękkie, bo inaczej koło będzie wpadało po prostu w taką rotację niepożądaną i wtedy się pojawia wobbling. Ważne jest też to, że jeżeli chcecie jeździć szybko, to rozpędzając się możecie trzymać sobie nogę tam, ale przy już większych prędkościach trzymajcie obie nogi na deku, a przede wszystkim przednia noga powinna stać jak najdalej z przodu, żeby po prostu jak największy docisk tutaj był. To jest bardzo ważne. A druga noga niech stoi tutaj sobie na deku, ewentualnie trochę tak podparta, coś ten deseń. No sami do tego dojdziecie. Na ekran się świeci bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dwie karty w zestawie. I generalnie też ładne karty, pokryte takim laminatem, nic się z nimi nie stanie. Jedną sobie zostawcie w domu, drugą sobie trzymajcie w kieszeni, z jakimś breloczkiem dodatkowym najlepiej i wszystko będzie ok. Kierownica ma odpowiednią szerokość, zaraz ją zmierzymy, zarówno też zmierzymy dek i sobie porównacie z dekiem waszej obecnej hulajnogi. Ale teraz skupmy się jeszcze na tych błotnikach, bo to jest coś nowego. Tego jeszcze nie widziałem. Widzę, że tu są takie specjalne błotniki, które mają już nowy kształt, są bardzo agresywne i są przede wszystkim bardzo wysokie. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzało w błocie. Zweryfikujemy to, może jakąś kałużę znajdziemy, ale jestem pewien, że jeśli chodzi o krycie w ogóle tutaj amortyzatorów, to nie będzie żadnego krycia, bo widzicie, że są zupełnie odkryte te amortyzatory, więc tam będzie dużo syfu leciało, ale to nie ma żadnego problemu, bo przecież potem możecie sobie jechać na karczer i sobie je uprzemyć ładnie, tak? Tutaj klasa wodoodporności, słuchajcie, jest jeszcze IPX6, dlatego że to jest model tak jakby przed wejściem tych najnowszych zmian w Tigerze 10, więc to jest tak jakby w Tiger King, można powiedzieć, V1. Gdzie V2 już będzie w pełni wodoodporny. A różnica pomiędzy pełną wodoodpornością w przypadku Tigera 10 a powiedzmy 90% wodoodpornością w przypadku Tigera Kinga jest taka, że tutaj tylko i wyłącznie złącze baterii nie ma jeszcze certyfikatu IPX7. Cała reszta ma, ale tylko i wyłącznie złącze baterii nie ma certyfikatu IPX7. Więc generalnie myć go możecie, tylko po prostu nie zanurzajcie go gdzieś tam w jeziorze, wiadomo. No realistycznie, kto z was będzie wjeżdżać do jeziora, tak? Myć normalnie możecie go karszerem, jeździć po deszczu możecie, wjeżdżać w kałuże, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli zanurzycie go w jeziorze na dłużej, to jeżeli tam się dostanie woda, a złącze baterii nie ma tego certyfikatu IPX7, no to może po prostu, wiecie, co się stać. No, coś się może stać. Jeśli chodzi o ten tylny błotnik, zobaczcie, bo to też jest ciekawa historia.
W ogóle jak będziecie je mocować po raz pierwszy, bo one przyjdą niezamocowane, to zamocujcie je tak, że idą na zewnątrz, te blaszki idą pod spód, błotnik idzie na zewnątrz, skręcacie śrubami, w blaszce jest gwint, śruby dobrze dokręcacie i trzyma Wam to bardzo dobrze. Nic się tutaj nie będzie tyle podało, o oponę obcierać nie będzie, natomiast woda, ciężko powiedzieć, bo tutaj są jeszcze dodatkowe takie nacięcia, widzicie, fajnie to wygląda, ale czy to będzie też zatrzymywało tą wodę? Wydaje mi się, że tak, natomiast tutaj jednak będziemy mieli trochę błota i wody na koniec dnia. Miejmy nadzieję, że nie na spodniach. Tak, poza tym to zobaczcie, że daleko sięga za opony, więc tutaj za opony na Wasze plecy i na nogi nic nie będzie leciało. Bardzo ładny, gustowny błotniczek, agresywnie wyglądający. Światło z tyłu, światła dodatkowe, złączki widzicie już są mocne, wodoodporne, więc jest wszystko ok. Nóżka, do nóżki się mogę doczepić, bo zauważyłem i już mi raz poleciała, nie ma gumowej stopki, mogłabym mieć nóżka gumową stopkę z uwagi na to, że jednak wiecie, na różnych powierzchniach stawiacie te hulajnogi, czasami stawiacie na jakimś gołym betonie, czasami na czymś śliskim, czasami na śliskiej podłodze w garażu, no nie jest to taka nóżka, która wiecie, stabilnie, w ogóle trzeba ją mocniej trochę skręcić, wydaje mi się, tą śrubą na starcie, dlatego że łatwo się też może złożyć. Wystarczy tylko lekko pyknąć i już się składa, więc jeżeli trochę popchniecie hulajnogę jeszcze, o zobaczcie, jeszcze zaczepicie, to ona automatycznie poleci. Także ja bym sobie podkleił jakąś gumę od spodu pod tą nóżkę. Highly zalecam Wam podkleić w następnej wersji jakąś gumę pod tą nóżkę, albo założyć w ogóle jakąś taką gumową obwódkę na tą nóżkę i wtedy ona będzie stała stabilniej, a tutaj polecam Wam ją gdzieś skręcić ewentualnie mocniej, żeby się nie chybotała, żeby się sama nie składała tak lekko. Niech chodzi z oporem, ale wtedy będzie stała też z oporem. Jeśli chodzi o dek, mamy gumowy dek, prosty dek, gumowy. Ta tekstura tu jest fajna, bo będziemy mieli dzięki temu grip, ale wydaje mi się, że można by to zrobić lepiej. Wydaje mi się, że można by zrobić jakieś, nie wiem, jedno H albo napis King i wtedy też napis King byłby bardziej, wiecie, te litery byłyby duże i grube. Dzięki temu można by to też łatwo czyścić, bo jak tutaj w te szczelinki powchodzi brud, niby łatwo, bo wziąłem szmatką i wiecie, i wziąłem, o tak, najpierw spsikałem w ogóle tą pianką moją, co Wam pokazywałem, Dirt Destroy. I ta pianka po prostu najpierw zwilżyła to elegancko, a potem tylko ściereczką przetarłem i ten dek był czyściutki. Także zdecydowanie może tutaj pojawić się problem, jeżeli będziemy chcieli to wyczyścić później z jakiegoś, nie wiem, głębszego błota, które zaschnie. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że możemy jechać na karcher i karcherem wystarczy, że przelecie przez to i wszystko spłynie. Więc na koniec dnia to nie są problemy jakieś wielkie, że ta tekstura tutaj taka jest. Dobrze, bo będzie się na tym stabilnie stać, a zarazem mogłoby to jednak być taki napis King, nie? Highly widać, że się starają chłopaki, coraz lepiej to wszystko wygląda. Progres jest za każdym razem, kiedykolwiek kolejny model wpada, widzę progres, no ale jeszcze się muszą troszeczkę poduczyć. Tutaj zrobili taki napis ładny Highly, mogliby tutaj też zrobić. A tą nazwę Tiger King mamy w 5 innych miejscach, więc Może trzeba pomyśleć nad tym dekiem. Jeśli chodzi o oświetlenie, włączmy je, dlatego że żeby włączyć oświetlenie, naciskamy sobie przycisk M, żeby włączyć oświetlenie i pamiętajcie, że łączycie się z aplikacją, którą macie i na Androidy, na iPhony i możecie w tej aplikacji konfigurować te światełka. I teraz przyciskiem M zobaczcie, że tak samo jak i w dziesiątce odpalacie światła dekowe i światła pozycyjne z tyłu. Więc do jazdy dziennej tylko i wyłącznie używacie tego przycisku, żeby włączył Wam główną lampę i wtedy tylko główna lampa się świeci, a po nocy uruchamiacie sobie przyciskiem M, przytrzymując go po prostu przez 2 sekundy pozostałe światła. No i jest klasa, no i zobaczmy te kierunkowskazy, ale to jest dokładnie wszystko to samo co w Tigerze 10. Także działa to jak należy, zarówno z przodu jak i z tyłu mamy kierunki, wszystko pięknie. Klakson. Taki inny niż te, co ostatnio słyszałem. Jest bardziej taki cyfrowy, jak trochę kaczka na sterydach. Ale dobrze, dobrze. Będzie słychać Was z daleka i przede wszystkim fajne jest to, że można tylko lekko go wcisnąć na ułamek sekundy i na pewno usłyszą Was z daleka. Także dobra rzecz. No a teraz czas na opony, silniki i baterie.
A co my tu mamy? Silniki 2 razy 1500 W kręcące się w szczycie do 4000 W. To jest dobry wynik. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobrze szło. Jestem ciekaw porównania z klimą. Może trzeba będzie zrobić z klimą porównanie, bo to jest podobna waga. Ta waży 38 kg, klima 36. Rozmiarowo też warto porównać. Porównamy jak najbardziej. Cenowo natomiast, jeśli klimę kupujecie w Polsce, no to też klima chodzi po około 12-13 tysięcy, więc bardzo podobna cena. Tutaj jest taka bardzo ważna rzecz, o której chcę wspomnieć na starcie. Kupujecie to przez Highly EU. Dodatkowo pamiętajcie o kodzie rabatowym, który załatwiłem na niego i możecie go użyć na tym sklepie Highly EU. I ta hulajnoga jest do Was dostarczana w kilka dni. I uwaga, w przypadku problemów serwisowych i gwarancji, uznania gwarancji, udajecie się bezpośrednio do HND, który jest bezpośrednim przedstawicielem, głównym przedstawicielem Highly w Polsce. Więc HND będzie Wam wszystko ogarniać, jeśli chodzi o serwis tego produktu. Także bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. To nie jest tak, że musicie gdzieś ją tam wysłać za granicę. Będzie to ogarniane w Polsce, w głównej siedzibie we Wrocławiu. Chyba że macie gdzieś bliżej serwis dostępny, dlatego że HND współpracuje też z innymi sklepami i tam w innych sklepach też mogą świadczyć Wam usługę ewentualnie serwisu, no ale to musicie już uzgodnić to z HND. Jeśli chodzi o silniki, moi drodzy, jeżeli to się kręci tak mocno, to też wypadałoby mieć dobrą baterię. 60V, 30A bateria Samsunga, no tutaj będzie robiła robotę naprawdę bardzo dobrze. No tutaj zasięg, ja myślę, lekka osoba do 85 kg powiedzmy, spokojnie myślę, że z 90 do 100 km nawet jest w stanie wykręcić przy ekonomicznej jeździe. Przy bardziej agresywnej jeździe, wiadomo, patrzymy na zasięg około 50-60 km, ale to jest tak sporo. 60 km ostrej jazdy to jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze w terenie to już w ogóle. A w terenie możecie jeździć jak najbardziej, dlatego że macie 11-calowe koła. Wreszcie Tiger na 11-calowych kołach. Szerokie, grube, terenowe opony. Czy ta kostka jest miękka? Jest miękka, no, zgina się pod palcami. Nie jakoś mega, no ale będziemy mieli tutaj trzymanie, myślę, dobre. Zresztą zweryfikujemy to, bo przejdziemy przez piach, kamienie i korzenie. No zaplanowałem mu traskę dobrą. Dobrą traskę mu zaplanowałem. No oczywiście są bezdętkowe i no, moi drodzy, zalecam Wam tutaj wlać mleko. Te silniki nie powinny się grzać więcej niż do powiedzmy 40 stopni. To mleko dodatkowo będzie troszeczkę je chłodzić tam w środku i uszczelniać koło. W przypadku małych przebić, a w terenie się zdarzają, wierzcie mi, to w przypadku tych małych przebić to mleko od razu Wam uszczelni tą oponę. Także w dobrym serwisie rowerowym wlejcie tam do środka mleczko, żeby Wam uszczelniało te kapcie. 11-calowe, bezdętkowe, terenowe kapcie. Deklarowane przez producenta to jest tak, jak mówiłem, mniej więcej do około 100 km. 80-100. Ciekawe właśnie, jak to będzie wyglądało pode mną. Ja ważę w tym momencie 85 kg plus sprzęt, no to powiedzmy gdzieś 86-87 kg to będzie wszystko ważyło. No i zweryfikujemy to. Napompujemy te opony tak na średnio twardo. Jeszcze nie wiem, ile dam, muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że przy bezdętkowych terenowych oponach to tutaj 2 bary to będzie odpowiednia wartość. Nie będziemy ich pompowali na tak zwany speed test, dlatego że speed test to tutaj powinien być wykonany raczej na zwykłych oponach. Na kostkowanych oponach nie wiem, czy ona będzie uoblowała. Natomiast jeżeli napompujemy mniej, no to myślę, że 70 km na godzinę, jeśli tutaj osiągniemy, no to będzie bardzo dobrze. Teoretycznie ona powinna osiągnąć nawet 80 km na godzinę według producenta. No zobaczymy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ona się dobrze zbierała i żeby miała ten moment odejścia dobry, bo jeżeli będzie miała, no to w terenie sobie poradzi dobrze sobie poradzi. No ale to wszystko się okaże. Jeśli chodzi o sztyce i kierownicę i dek, bierzemy miarkę. Kierownica, moi drodzy, 67 cm szerokości. To nie jest najszersza kierownica, jaką widzieliśmy, ale może to będzie odpowiedni rozmiar do jazdy w terenie. To się okaże. Powiem Wam później, czy taka szerokość jest odpowiednia. Natomiast teraz zmierzymy dek. Sam dek i powierzchnia stania na tym deku ma 60, słuchajcie, cm, czyli sporo, jest ok. Widzicie, że jest długi ten dek. Bardzo długi. Oczywiście tutaj mamy porty, więc możemy na nich teoretycznie stać i da się na nich stać,
ale jeżeli będziemy stali przed portami, to już Wam mówię, to jest przed portami, 53 cm przed portami. Natomiast sam podnóżek jest podobny do tego, że dziesiątce i ma długość, słuchajcie, 13 cm. Sam ten podnóżek tutaj pod nogę. I jest pokryty gumą, słuchajcie, o, coś nowego. Tej gumy nie ma tutaj z boku, ale jest tutaj fajnie pokryty gumą. Czyli widzicie, Hailey słucha się wskazań od testerów, youtuberów i użytkowników. Bardzo dobrze, jest progres. Fajnie, że jest pokryty gumą, bo to stanowi bardzo ważny element przyczepności buta do tego podnóżka, a ten podnóżek będzie przez Was używany podczas jazdy w terenie, żeby zachować tak zwaną równowagę. Będziecie jedną stali nogą tutaj, a prawą nogą będziecie mocno się opierać tam. No chyba, że jesteście na odwrót nożni, no to lewa noga będzie stała z tyłu. Jak jeżdżę? Prawą mam z tyłu, tak, a lewą z przodu. Dokładnie zupełnie odwrotnie niż na snowboardzie i na dyskorolce. Prawa noga moja jest prowadząca. Ciekawe. Ciekawe jest też to, że nie każdy od razu wie, na którą nogę jeździć. Czasami mija chwila i się orientują, że o kurde, a może jednak powinienem w drugą stronę spróbować. I wtedy się okazuje, że jednak jest o wiele lepiej. Także zanim staniecie na deskę, na deskorolkę, na snowboard, czy na, wiecie, czy na hulajnogę, sprawdźcie sobie, na której nodze z przodu Wam się komfortowo bardziej stoi. I tyle. Ot, taka historia. Wyłączył się. To już czas chyba, żeby go włączyć i odpalić i puścić go w teren, oby nie z dymem. Buaa! Dobra, śmieszki, heheszki, około 106-107 prawie centymetrów od deku do kierownicy, także jest to wysoka hulajnoga, sporych rozmiarów. Całość, moi drodzy, prezentuje się na długość 130 prawie 3 cm. 133 cm licząc od samego końca płotnika. Wiecie, to jest plus minus 1,5-2 cm, dlatego że ciężko jest tak zmierzyć. Długa jest. Porównamy ją z klimą, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda rozmiarowo. I wiadomo, że to nie jest taka hulajnoga jak klima. To jest hulajnoga terenowa. Owszem, to nie jest jeszcze tak terenowa hulajnoga, jak być powinna hulajnoga terenowa, bo hulajnoga terenowa powinna być na przynajmniej 13-14-calowych kołach dużych, terenowych i wtedy to by była taka prawidłowa terenowa hulajnoga. Ale na tej już możecie pojeździć w off-roadzie, czyli poza drogą, czyli na szutrowych ścieżkach leśnych i tego typu pozadrogowych, pozaasfaltowych drogach. Natomiast możecie też wjechać i w korzenie, i w kamienie, i nawet myślę, że w lekkie błoto spokojnie dacie radę tutaj na tych oponach, dlatego że jest kawał kapcia. Podsumowując przed startem, widzimy, że mamy nowy system montażu, duże, ładne błotniki, wielkie 11-calowe koła z terenowymi oponami. No dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, dobrze się to prezentuje. Czy to będzie też tak dobrze jeździć? Sprawdźmy to. Opony napompowane na 2 bary z przodu, 2,2 bara z tyłu. No i moi drodzy, czas jechać. Zbroja założona, pełne ochraniacze na offroad. Tak jest, wszystko jest. Plecak, rękawiczki, wiadomiks. Będziemy to przetestować. A, no i oczywiście nie zapominajmy o tym, że parzę w tym momencie z całym tym sprzętem ochraniającym mnie, kamerą i ze wszystkim 87 kg mniej więcej, plus minus kilogram, a mam 1,80 m wzrostu, by Was zastanawiało, czy się komfortowo jeździ przy danym wzroście, a hulajnoga waży 38 kg i będzie dzisiaj testowana. Let's go! A Ty, przyjacielu, zostań. Wiecie, jakie HND ma podejście do tego testowania? Mniej więcej takie, że Paweł, weź, zrób coś z nią. Zrób coś z nią, żebyśmy wiedzieli, co jeszcze poprawić. No to mi się podoba, bo to jest, wiecie, to jest ewidentnie takie podejście w stylu kurde, co by tu zrobić jeszcze, żeby usprawnić ten produkt? Żeby on był lepszy, sprawniejszy. Żebyśmy mieli dobre opinie o tym produkcie. A nie byleby wypuścić i byleby sprzedać. Ja ich za to szanuję. Idzie? No idzie. Ło, ale mięciutka. Prosto z pudła taka miękka. Orzesz ty. Powiem wam, że to jest chyba największy Tiger ever.
Może nawet za miękki bym powiedział. Nie no, no zobaczymy. Nie wiem, czy to jest zawieszenie odpowiednio ustawione w tym momencie na tak zwany max speed, bardziej na off-road. No ale max speed trzeba zmierzyć. Mięciutko gaz, choć w ogóle nie szarpie, słuchajcie. O, coś pięknego. Ja cię mo. No, powiem wam, że rozpędzę się i zastanawiam się, czy ona będzie, wiecie, wąblować. Mam nadzieję, że nie. Nie ma amortyzatora skrętu. Ma terenowe opony, bardzo miękkie zawieszenie, aż się prosi o wobbling. No nic, ale na razie teren. Oh my lord. I takie coś kisili gdzieś tam na magazynie europejskim i nie oferowali tego. Nie oferowali tego dlatego, że to, wiecie, jest nie do końca zgodne z przepisami, nie? Z uwagi na wagę. Ale te przepisy nie mają znaczenia, jeżeli wjeżdżacie w off-road i testujecie sobie go gdzieś tam, nie? Nie mają wtedy znaczenia. No pięknie. No to dobra. Co jechaliśmy sobie mięciutko na jednym silniku. 45 km tam wyciągnęła, trochę pod górkę. Na płaskim pewnie by było pod 50. A teraz przytrzymamy przycisk plus przez chwilę i włączamy dwa silniki. Oj, wszystko jasne. Dobra. O, ale best. Po tych dołach. Czy to będzie bestseller? Póki co to jest mało seller. A w rzeczywistości to idzie, sprzedaje się. Tylko wiecie, gdzie się sprzedaje? Wszędzie poza Polskę. A dlaczego? No dlatego, że nie było listowane nigdzie w Polsce. A teraz już będzie. Przez Heidi EU, tam musicie wchodzić. Test Max Speeda. Piąty bieg, dwa silniki, bateria naładowana fest. Let's go! Hamulce mega chodzą. Mega te zoomy chodzą. Tarcze są jeszcze, wiecie, nie w ogóle niedotarte. Klocki są niedotarte. Ale mega hamuje. A teraz podsumujmy to, co zobaczyliśmy. 8 dych na terenowych kapciach, bez wobblingu. Oh my lord! Oh my lord! No co, na schody śmierci trzeba, nie? Ale po co? Tylko żeby pokazać, że ona wjedzie? Przecież wiadomo, że wjedzie. Na dwóch silnikach z taką mocą? Ja mam lepszy pomysł. Ten teren, po którym my tu jedziemy, to jest nic dla tej hulajnogi, ale przejedźmy się kawałek. No dobra, przejedźmy się tak, żeby tylko potwierdzić. Tak, żeby tylko się utwierdzić. Dawaj, schody śmierci. O, ale przez korzenie to jedzie. Ależ to jedzie.
Nie, płać mały. Kiedyś będziesz miał hulajnogę. Ej, jest tak miękko, słuchajcie, że ja aż mam wrażenie, że po prostu aż kapcia mam. Ale nie mam. No jest... Jest dziwnie miękko, słuchajcie. No tak miękko, to powiem wam, że tylko na Bernie miałem do tej pory. W żadnym innym niższym modelu. A może dlatego, że ostatnio jeździłem na tym Dualtronie. A na Dualtronie to wiecie co jest? Twardo. O, tam jakiś Stasiu chyba na dole jest. Zjeżdżamy, schody śmierci, moi drodzy. Tył jest bardzo miękki, słuchajcie, aż dobijam. Jak zjeżdżam, trzeba zdecydowanie go utwardzić. Opa! Zdecydowanie tył trzeba utwardzić na starcie. Bo jest fajny, miękki, na, wiecie, na mały offroadzik. Ale jak już chcecie ostro pojeździć i poskakać, to no będziecie dobijać, nie? Będzie się dobijał po prostu. Pytanie brzmi tylko, co dobija? Czy ten błotnik aż dobiłem? Czy to możliwe, żeby aż... Ten błotnik? Nie. Tu zawieszenie po prostu dobija. Także utwarcie je sobie delikatnie. No dobra. Jest ciepło, słuchajcie. Jest ciepło, jest 27 stopni. Ale dam radę. Wiecie, jeszcze przez co potęguje się wrażenie tej całej prędkości, przez to, że się dosyć wysoko stoi. O, zobaczcie, jakie drzewo powalone. Ostatnio mieliśmy tornado w Kielcach, słuchajcie, powaliło chyba z 1000 drzew, a przynajmniej z 500. Jak tak jechałem i liczyłem, to sam naliczyłem 40. Niektóre to całe rzędy drzew, słuchajcie, a w środku lasu to już nawet nie chcę gadać, co było. O dobra, teraz ta standardowa ścieżka. Tiger idzie po tym jak po maśle po prostu. Nawet powiem wam, że z przodu to bym dał jeszcze ciśnienie 1.8, bo ta opona wtedy będzie jeszcze lepiej wybierała. To banał jest. O, jakimś żwirem mi wysypali moją drogę testową. Co? O co? Dobra, jedziemy. Jedziemy na telegraf, tam się przetestuje go porządnie. O nie, drzewo. No dobra, ale mam pozwolenie. Mam niepisane pozwolenie na oranie tym wszystkiego. Aż się zmęczyłem. Wszystko? Jeszcze jakieś gałęzie? Wszystko. Let's go. Jedziemy w teren, tam gdzie jest miejsce. Tutaj to nie teren. O, chłodno wreszcie. Hamulce akurat będą dotarte, zanim tam dojedziemy. Jep, twoja mać. Ale idzie, jep. Muszę patrzeć na prędkościomierz czasami. Tak. Na wszelki wypadek.
To działa, słuchajcie. To działa. Fajnie żwir strzela te błotniki od spodu. Jakby popcorn był. Trochę jak z rurek u mnie w bęce. Nie, światełko do poprawy będzie, zdecydowanie. Hailey, do poprawy to światło. Taka terenowa hulajnoga musi mieć lampę taką, że o matko bosko. A wiecie czemu? Odpocznę 10 sekund. Wiecie czemu musi mieć taką lampę? Dlatego, że jak tym się wjedzie w teren, a będzie ciemno, to potrzebujecie super oświetlenia. Dwa razy, trzy razy lepszego niż jak po ścieżkach zwykłych rowerowych. Dlatego, że w terenie musi być naprawdę bardzo jasno, żebyście mogli bezpiecznie przejechać po tym terenie. Nawet jeżeli będziecie jechali dosyć wolno. Musi być dobra lampa. Hailey, please, ta lampa ma mieć minimum 1500 lumenów. Okej? Okej. No to dobra. To się zgadzamy już. Co do kwestii lampy, ale tu są, słuchajcie, takie kamienie, że tutaj żadną hulajnogą wam nie zalecam wjeżdżać. No chyba, że... O, już wiem, że jednak trzeba było to dokręcić, bo zgubiliśmy właśnie jedną śrubkę. Shit. Czy ja mam klucze ze sobą? No nie mam. Takie śrubki mam, ale nie mam kluczy. Czemu nie wziąłem kluczy? Bo wziąłem inny plecak. Czy to odpadnie, jak się odkręci? Nie, nie odpadnie, tylko będzie latać. Nie, na pewno będzie latać, to jest masakra. Dobra, prawą stroną to nawet nie podejmuje się, ale lewo pojedziemy. Opona, ta kostka, jak łapie te kamienie, to jest odgłos, jakby pioruny waliły. Tutaj to nawet rowerem tak szybko nie podjeżdżam. Tu taką hulajnogą lecimy. Trzy dychy. No dobra. Kto mi zawraca głowę w momencie, kiedy ja robię najbardziej hardkorowy test hulajnogowy ever? O, Madzia, no dobra. Dobra, pa. Kobiety. Wiedzą, kiedy zadzwonić. Się uratowałem na szczęście. Koło ratuje czasami, pamiętajcie, staniecie na koło, bo inaczej nie zmienicie już trajektorii lotu po prostu i lecicie prosto w drzewo na przykład. Przy 6 dychach przez taki las to na pewno nie jest to. Dobra, gdzie ja chciałem pojechać? Pod telegraf wjechać, ale tam było za dużo kamieni, bo dopiero co ta burza wypukała, słuchajcie. Kiedyś tam było drzewo powalone. Tutaj natomiast są ścieżki już rowerowe, pod które mogę spróbować podjechać, ale też tak myślę o tym, żeby, wiecie, żeby to też nie pokonało tych kół, bo to jednak 11-calowe koła są spore, okej. Okay. Wszystko gra, tylko że to, gdzie tutaj obiorę, to są naprawdę hardkorowe warunki. To nie są dla hulajnów, wiecie, warunki. Tylko dla rowerów na 20, minimum 6-calowych kołach i dobrym zawieszeniu. Ale to nic. No przecież o to chodzi właśnie, żeby zobaczyć, czy podjedziemy. No to sprawdźmy. Wybiorę taką w miarę najbardziej lightową trasę.
No bo tak trzeba. Ale jest stromo, to wam powiem od razu, a ona idzie. Ona, o, chyba idzie tutaj. Idzie. Tutaj mam zazwyczaj 6 dych w dół, 7 dych na bombie. Muszę uważać, bo jak ktoś będzie jechał, to będzie ostro. Akurat na szczęście rzadko tędy ktoś jeździ. No zobaczymy. Komarów jest cała masa, słuchajcie. O tak. Idziesz Tigerek. Idziesz Tigerek. Idziesz. O tak. Ale korzenie. Ale to zawieszenie, słuchajcie, to tak wybiera, że to jest koniec. I ja. Oh shit. Dobra. Tutaj zazwyczaj lecę na pełnej bombie na rowerze. I to są takie korzenie, słuchajcie, że mój rower czasami... Nie, przesadziłbym, jak powiedział, że mówi, że nie, dość. Mój rower to przejdzie po wszystkim. Ale moje ręce czasami mówią dość. A ja tędy spróbuję podjechać. I wiecie, co jest najciekawsze, że mimo wszystko, mimo tej mocy tutaj jaka jest, to ja i tak muszę tutaj grzać na maksa od najbliższego momentu, żeby podjechać, dlatego że to jest stromo i są korzenie. I każdy korzeń, taki korzeń, to są akurat małe dosyć, będzie mnie spowalniać, dlatego że opona na nich będzie traciła momentum, nie? Więc ja już muszę grzać odtąd. Idziesz, Tiger! Nie zabić nas! Wszyscy liczą na to, że podjedziemy tutaj. A jak tu podjedziemy, to jesteśmy w połowie drogi. Oh my god! Prawie! Słuchajcie, prawie, gdyby nie te korzenie, to myślę, że spokojnie byśmy podjechali, a że nas zatrzymały, to musimy sobie dać radę teraz, wchodząc i lekko gaz wciskając. I jesteśmy. Fucking shit. No dobra, dajmy mu jeszcze chwilę podjeżdżać. Niech pokaże jeszcze, czy da radę podjechać gdzieś. Pojedziemy lewo. Tu jest drzewo. Dobrze. Wiecie co? Powiem wam tak. Nie jeździłem od czasu huraganu po Telexie, ale bardzo ważne jest, żeby jak długo nie jeździcie po jakichś traskach downhillowych, dobrze jest przejść się po tych traskach, dlatego że tutaj akurat leci się na takiej bombie, że się hamuje prosto w tym drzewie, nie? Które jest tu powalone. Dlatego właśnie teraz w tym momencie wiem, że jedna z moich najbardziej ulubionych trasek jest nieczynna tymczasowo. Chyba że się weźmie jakąś piłę od kogoś i się coś tu przetnie. Bo ci leśnicy, zanim to ogarną, to może minąć nawet rok. No dobra. No to jedziemy teraz tu, bo tutaj mogą też być takie drzewa powalone. Easy now, wspinamy się powolutku. A tam powolutku. No dobra, I like it. No co, nie podjedziemy? Podjedźmy lewą stroną. Lewa strona może będzie troszeczkę łagodniejsza. W takim sensie, że będzie pewnie tak samo stroma, ale będzie miała mniej kamieni takich i korzeni. Dzięki czemu się jakoś tam wdrapiemy. Let's go! Tutaj powoli trochę. Ja sobie chwilę odpocznę przy okazji, bo tu nie ma... O, tu będzie stromo. O, fuck! Miękkiej gry! No powiem wam, że 72 V mogłyby tu pomóc. Zdecydowanie mogłyby pomóc. Ale to musiałoby być naprawdę 72 V włożone w ten pakiet z tym zawieszeniem, bo i z tymi oponami. Ale dalej już idzie. Dalej już idzie, więc jest na...
Oczywiście kolejne powalone drzewo. No dobra. Nie no, pojedziemy tędy, bo przeskoczymy to drzewo jakoś. I opa, syny. I teraz lecimy dalej. Lecimy. Kolejne powalone drzewo na mojej trasie i to na najszybszym przelocie. Oh no. Ewidentnie nie ma jeżdżenia po tyleksie. Kolejne. Co ja mówiłem o tych drzewach? Nie wierzyliście mi, nie? Powiedzieliście, tysiąc drzew. Tak, moi drodzy. Tornado. Autentyczne tornado. Zrywało dachy i rąbało wręcz drzewa na kawałki. Chryste Panie, co się dzieje? Polecą zaraz te poduszki. I szczerze, to wcale nie jest tutaj bezpiecznie teraz jeździć, bo może się okazać, że po pewnym czasie znowu te drzewa zaczęły się powalać, bo zostały naruszone przez te wiatry. No dobra, jesteśmy już prawie na teleksie. Ostatnia prosta. Na bombie! Japa! Fuck. Dobra. Ale jedziemy na główny balkonik. I tam zrobimy zdjęcie Tigerowi. Bo to, jak to wjechało tutaj z dwoma małymi może zakrztuśnięciami, ale wynikającymi i naprawdę z wyjątkowo ciężkich warunków, słuchajcie, to dwa razy się zatrzymać na hulajnodze podjeżdżając tu, to jest wielki sukces. A teraz wielki stopień. Nie, tutaj nie podjedziemy tak, bo tu jest dół. Ale tu podjedziemy. Yes. Chyba zrobię sobie 2 minuty przerwy, słuchajcie. Dobra, potrzebowałem chwilę przerwy, żeby ochłonąć i przy okazji odpisać na wasze komentarze pod filmem z rajonem. No, słuchajcie, o rajonie to będzie filmów co nie miara, to się tym nie przejmujcie. Po prostu nie ma czasu, żeby tak wszystko od razu nakręcić i zmontować. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje hobby. Taka zajawka. Gdzie ten kluczek? A o ile mogę poświęcać czas zajawkom, to wierzcie mi, że ja też chciałbym mieć życie i też chciałbym jeździć na tym wszystkim, co kupiłem, co i co dostaję na testy. I dnia i miesiąca braknie, żeby to wszystko przetestować i opisać tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Czy ja już jestem gotowy? Jestem. Obejrzyjmy, czy Tiger przy okazji nie ma jakichś mega zniszczeń. Zgubiliśmy jeden korek. Przerysowaliśmy lekko wahacz od spodu. To było do przewidzenia. Cały jest poza tym w kurzu, ale tak się trzyma. Błotnik cały, nie popękał. Nie popękał. No to dobrze. No to jest git. No to jedziemy w dół. 66% baterii. Piąty bieg. Jedziemy. O, to będzie skok. Moi drodzy, i to ostry. Dobre. Bardzo dobre. A ja jestem ciekaw, czy on by skoczył z takiego mini skoku. Jak ten? Ten ekran niebawem nam odpadnie. Czy my już zgubiliśmy drugą śrubkę? Pewnie tak. Ale śrubki się dokręci. Dobra, jedziemy. Te gripy, słuchajcie, mogłyby być trochę większe. Ja już czuję odciski na dłoniach. Zdecydowanie zalecam je zmienić na jakieś takie, jak mam w rowerze, bo do takich wibracji, do takiego trzęsienia się, to jednak będą potrzebne wam miękkie gripy. Takie gripunie, wiecie? Gripex. Tu jest taki skok. Co prawda są drzewa obok, jest bardzo ciasno i w przypadku z utraty równowagi mógłbym być wyłączony przez jakiś czas.
co, nie damy rady? Tylko weźmy od razu drugą kamerę, żeby było z dwóch kątów. Czy nie? O, ale dobiłem przód teraz. No dobra, to był limit już. O, ale dobiłem przód teraz. Trzeba zjechać stąd. I zjazd będzie... No nie będzie należał do najprostszych. Zwolnijmy tutaj troszeczkę, bo wiecie, jakby to powiedzieć, te testy i tak dalej, to wiecie, to wszystko to jest spoko, ale jeżeli ja miałbym teraz leżeć przez jakiś czas i nie testować rajona, to byłbym super smutny. No tutaj jest już, słuchajcie, taki teren, że żadna hulajnoga z kołami w rozmiarze 11 cali nie da rady, nawet 12. Gdzieś tu myślę najwcześniej, coś w stylu dużych terenowych kapci, jakichś takich a la quad, może by coś tu zrobiło. A w tym momencie Tiger zjeżdża i radzi sobie. Nie jest to może zjazd na zasadzie, a dzisiaj sobie pojadę jeszcze szybciej, tylko raczej dzisiaj pojadę trochę wolniej, ale czasami trzeba pojechać wolniej po to, żeby móc pojechać dalej szybciej. Dobra. Hamulce jeszcze działają, więc jest dobrze, jest dobrze. This was pretty intense. Chyba mi cukier spadł z tego wszystkiego. Opa! Aż mi się w głowie zakręciło od tego kręcenia. Bardzo wyboista ścieżka. Tiger przez nią przepłynął. Beautiful. Skibidi. Skibidi, dibidi, 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 dibidi. Wiecie, że czasami to się boję bardziej po asfalcie jeździć niż po terenie. Autentycznie. A to dobrze, że kupiłem rajona. O, jakiś chłopak tam na hulajnodze jedzie. Może zapytamy go, co to za hulajnoga. Może czy chciałby się ścignąć. Ale nie, kasku nie ma. Kasku nie ma, jakieś czary robi. Siema. Co to masz za Kugo G Booster? Ło, jeszcze takie odpicowane, fajne. No gdzie tam. Dawaj, ścigamy się. Ja mam 50% baterii, a nawet 40% pokazuje mi tutaj. Ile masz?
70. 70, no to jeszcze jakoś tam moc wykrzesasz. To dawaj, zawracamy i z powrotem w stronę słońca. Aż jestem ciekaw, jak to będzie szło. Kugel G Booster, 52 W chyba tu były, nie? 48. Jest zrobiona 23. Dołożone jest na 26, nie? O, pakiet zwiększyłeś, no to tak 65 robi, no, 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 no. Średnia prędkość tak 30, nie? No to dawaj. Śmiało do przodu, 3, 2, 1, ogień! Woo! 2 metry z przodu, 3 metry z przodu. Jaka to 60 V, przyjacielu. 2 razy 1500 W, czyli 4000 mniej więcej w piku maksymalnym, nie? W terenie, wstań sobie na nią, weź, wstań, bo wiesz, ja robię test taki i chciałem, żebyś zupełnie randomowy chłopak, poznaliśmy się w ogóle, Paweł, cześć. Piotrek. Wsiądź proszę na nią i przejedź się kawałeczek, uważaj, manetkę gazu masz tam, wiesz, wciskaną, nie? To da się jakiś zmienić na trud, coś jak... Nie, ale ona jest bardzo fajnie reaguje, zobaczysz. Aha. Sam, bardzo mięciutko, zobaczysz. No i co? On już chce tą hulajnogę, nie? Ty go znasz, ty już wiesz, że on chce tą hulajnogę. Niedawno tą kupił, więc... Dopiero tą kupił? No w sensie niedawno, bo miał wcześniej jakąś inną. No, no to zaraz ją będzie sprzedawał. Spoko, nie? Przy 50 jest taka sztywna. No, usztywnia się. Ale próbowałeś tak poskakać sobie na niej? O, jakiś wariacik na Suronie, zobaczcie, jakie akrobacje robi. Tyle cyrkowców mamy w Kielcach. Wiesz, tu chodzi o to, że ona ma to zawieszenie, które ci pozwoli wjechać w każdy teren, nie? Właśnie wjechałem nim na telegraf i zjechałem z telegrafu, nie? W pełnej bombie po tych kamieniach, słuchajcie, także wiesz. W pewnym momencie nawet 5 dyszek. No wiesz, nie ma jakby to powiedzieć... nie ma porównania, no nie? Także odkładaj. Jeździcie, bądźcie zdrowi, bezpiecznie. Wszystkiego dobrego, hej. Ale się ugrzałem. A ile kurzu się nałykałem przy tej operacji. No ale powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony. A tu na wózku, zobaczcie, wjeżdża na czerwonym. W sumie co jeszcze gorszego się może stać, nie? I co, asfaltem? Nie, terenem jedziemy na Tumyń. Terenem trzeba jeździć. Ta hulajnoga lubi teren. Ona teren to połyka, moi drodzy. Jak żadna inna do tej pory. Nawet na Bernie mi się tak dobrze nie jeździło w terenie jak na tym. Czy tu jest jakaś myjnia? Jakaś jest. Myjnia. Za 2 zł na wystarczy. Myjnia. To jest do mycia? To jest do mycia. Konserwacja polimerkiem. Czemu nie? Trochę polimerku nie zaszkodzi tutaj. O, jak ładnie pachnie ten polimer. O! No i napuszczanie, osuszanie, moi drodzy. Nabłyszczanie, osuszanie. Teraz co robimy po takim umyciu? Wyjeżdżamy i stawiamy ją na tylnie koło na chwilę, bo
wtedy dużo wody wyleci. I trochę trzeba potrząsnąć. I jeszcze raz potrząsnąć. A teraz na przednie to samo ja zawsze robię, wiecie? O. I można jechać. Zgłodniałem od tej jazdy. Może trzeba wsiąść na Rajona i pojechać na jakiegoś hamburgerka? A może na sushi? Jeszcze nie zdecydowałem. Strasznie wolno jeżdżą te samochody, nie? Trochę za wolno. Tu były nowe, ulepszone wysepki, na których można fajnie wyskakiwać. Sprawdźmy to. Opa! Dobre! Lubię te ulepszenia. Opa! Gdzie my mieliśmy jechać? Do domu już? Jeszcze nie chcę. No dobra, ale jestem tak głodny, że powiem wam, że... już chyba jadę do domu zjeść coś. Ale będzie jeszcze jeden film o Kingu. Będzie, słuchajcie. To nie jest hulajnoga na jeden film. Ta hulajnoga jeszcze musi wjechać w ostrzejszy teren. Może taki jakiś z błotem i z rzeką. Co wy myślicie? Jestem. Ja jestem na tak. Robimy drugi test. Już może w ten weekend? Może w ten weekend. Na pewno w ten weekend. Z tego wszystkiego to zapomniałem o tych światełek włączyć. A jak się nie podłączycie aplikacją, no to będą tak migać. Więc ściągnijcie tą aplikację. Jak będziecie chcieli wiedzieć, co to za aplikacja, to w instrukcji gdzieś tam na końcu jest znaczek tej aplikacji i kod QR do pobrania. Zarówno z Apple Store, jak i z Androida, myślę, że ją pobierzecie. Ale mnie zgrzało. Panie Boże, dzięki za klimatyzację. A w sumie to może w firmie Klimacert? Klimacert, zainstalowałem nam klimę, ty dobre chłopaki. Dobre chłopaki. Jeszcze? No dobrze, ja też tęskniłem za tobą, bo przecież nie było mnie całe 45 minut. Całe 45 minut mnie nie było, tak? Przynieś zabawkę. No dawaj tą zabawkę. Gdzie jest zabawka? Bardzo dobre zabawki. Dawaj tu zabawkę. Natomiast wam teraz chcę powiedzieć tyle. To jest najlepszy Tiger, na jakim przyszło mi jeździć. I to jest inny Tiger niż dziesiątka. I wiem, że można by nie porównywać go z Tigerem 10, no bo przecież Tiger 10 jest mniejszy, lżejszy, wagowo do 30 kg, legalny i tak dalej. No ale to są tak zwane ograniczenia, na które wy idziecie, wiedząc, że chcecie mieć legalną hulajnogę. Natomiast jeżeli już, że tak powiem, przełkniecie to, że coś może ważyć 38 kg,
i może dawać dużo frajdy, no to to jest to. To jest, moi drodzy, to. Bo powiem wam, że to jak to w tym momencie pojechało, to jestem w ciężkim szoku. Sztyca, zero wobblingu, nic, zero luzu. Całkowicie mocno skręcona, tak jak była. Opony nadal całe. Po takich kamieniach przejechaliśmy, że każde inne zwykłe już dawno by popękały. Hamulce całe, tarcze nie dzwonią, nie skrzywiliśmy w ogóle. Dlatego, że tu są 140, to był bardzo mądry ruch. Jeśli chodzi o zawieszenie, to to jest najlepsze zawieszenie, z jakim Tiger w ogóle miał do czynienia. I to jest jedno z lepszych zawieszeń, na jakich jeździłem. O, sorry, z sushi do mnie dzwonią. Chciałbym stoliczek na 20:15 dla dwóch osób. Moi drodzy, w takim razie klakson nadal działa. Kierunkowskazy perfekt, jak w Tigerze 10. Tu w ogóle nie ma co omawiać, bo już to rozrobiliśmy. Jeśli chodzi o ekran, świetnie pokazuje. Zostało nam 42% baterii, przejechaliśmy 16 km po niesamowicie trudnym terenie. Akceptuję to, akceptuję to. Myślę, że przy terenie takim płaskim, normalnym, przy jeżdżeniu standardowym jesteście w stanie zrobić na tym co najmniej 60-70 km. Spokojnie zrobicie. Ten procent w ogóle baterii to jest też moim zdaniem troszeczkę tutaj nie do końca adekwatne z tym co jest. Myślę, że jak ona wystygnie, to spokojnie podskoczy do 50, aż z ciekawości później zobaczę jak ją wyłączę. Natomiast bateria jest 30-60V, więc na pewno na długo starczy przy normalnej jeździe, ale wiecie, że to nie jest do normalnej jazdy. Na tym się zaiwania. I przy normalnym terenie, w miarę płaskim, z lekkimi górkami, co najwyżej, nie z takimi jak teraz podjeżdżałem pod telegraf, nie, to myślę, że spokojnie tam zrobicie do nawet 40 km w takim terenie. To jest dużo, to jest dużo. Ja teraz przejechałem 16, wiadomo, że 6 po, mniej więcej po płaskim zrobiłem, ale 10 po terenie ostrym i powiem wam, że jestem wykończony. A co dopiero zrobić 40. Także jeśli macie nastawienie, że kupujecie to właśnie do jazdy w terenie, to nawet 40 km zrobicie przy takim ostrym bardzo jeżdżeniu. Przy mniej ostrym do 60 spokojnie zrobicie. A przy w ogóle eko jeżdżeniu gdzieś tam po asfalcie, jak chcecie sobie gdzieś pojechać, no to myślę, że z 80 km na tym przejedziecie, bo jest tutaj spora bateria. Także zasięgiem się tutaj nie musicie przejmować. Zawsze możecie dokupić w razie czego dodatkową baterię i mieć więcej zasięgu. Samo zawieszenie tutaj jest mistrz. Te błotniki nie przetestowaliśmy ich w wodzie, chociaż powiem wam, że miałem opony mokre i jak wyjechałem, to nie poczułem w ogóle nic na nogach. Nie dlatego, że mam ochraniacze aż dotąd, bo woda gdyby pryskała, to im pryskała na kostki i powyżej. Nie poczułem nic, więc powinno być ok, ale przetestujemy go. Zrobiłem drugi test w wodzie, przez jakąś rzekę przejedziemy, przez jakieś błoto. No i zrobiłem przy okazji test zasięgu. Chcę to zrobić. Po raz pierwszy tak bardzo chcę przetestować go jeszcze w większym i trudniejszym terenie. Haile Tiger King. No i powiem wam, że ta nazwa zobowiązuje i ta nazwa potwierdziła tutaj jego możliwości i właściwości. I to jest coś, co mogę wam spokojnie polecić tutaj, bo po tej jeździe już jestem przekonany, że to jest po prostu level expert. Niby sztyca od Viseta 10, ale z Visetem 10 to nie ma nic wspólnego. Viset 10 to jest zupełnie inna hulajnoga, gdybyście się zastanawiali. To jest majstersztyk do jazdy w terenie w dobrej cenie. A cena jest na pewno dobra, dlatego że ja w tym momencie dostałem właśnie kod rabatowy. Kod rabatowy to Yorku dużymi literami i wpisujcie go i uzyskujcie rabat. A ja wrzucam link w opisie do strony, gdzie możecie kupić. Natomiast jeszcze chciałem wam wspomnieć o jednym. 2-letnia gwarancja, zarówno na całą hulajnogę, jak i na baterię. Oraz najważniejsza rzecz, jeżeli popsuje się wam, to nie będziecie jej odsyłali nie wiadomo gdzie. Ona przyjdzie z magazynu centralnego z Haile EU. Nie pamiętam gdzie on jest, czy w Czechach, czy na Słowacji. Gdzieś tam jest. Ale serwis będzie ogarniał wam H&D. A H&D poszerza swoją współpracę ze sklepami w Polsce. Jeżeli ta hulajnoga będzie w sprzedaży w danym sklepie w waszym mieście, dajmy na to, nie wiem, w Szczecinie, to tamten sklep też będzie mógł wam ją naprawić.
jeżeli ma usługi serwisowe, a raczej powinien mieć, bo właśnie o to chodzi HND, żeby jak najbliżej przybliżyć użytkowników do serwisu, żeby czasami nie wysyłać i nie czekać 2, 3, 4, 5 dni na serwis, a nawet czasem do 2 tygodni, jeżeli jest duży sezon, tylko mieć ją w miarę jak najbliżej. I to jest ich misja. No i ja to chwalę, i ja to polecam, i ja to szanuję. I ja was teraz żegnam. Jeszcze taki smaczek na koniec, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu z klimą. Tu je równiutko ustawiłem. I z rajonem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Dowiedziałem się, że ekran, gdyby komuś z jakiegoś powodu, nie wiem, nie podobał się i wolałby ten od Tigera 10, to zawsze możecie sobie dokupić i przepiąć. I dokupienie to jest koszt mniej więcej 800 zł. Albo jeśli macie, nie wiem, Tigera 10, to możecie sobie przepiąć, tylko zmieńcie tam napięcie, jak już wejdziecie w opcję i przepnijcie i wszystko będzie ok. No, tutaj odpadły mi śrubki w trakcie jazdy, bo ich nie zapomniałem dokręcić, ale zobaczcie, mimo wszystko ekran nadal wisi i trzyma się tam, gdzie się trzymać powinien. Owszem, lata już pod koniec, ale jest. Także nawet jak śrubki odpadną, nic się nie stanie, ale dokręcajcie, pamiętajcie o tym. Ciśnienie zalecam 1.8, 1.9 z przodu, 2.0, 2.1 z tyłu. Mnie się dobrze jeździło na tutaj na 2.2. Możecie dać troszeczkę mniej, będziecie wtedy mieli jeszcze lepszy grip. Zobaczymy, jak pojeżdżę w błocie, jak się to będzie sprawowało. Natomiast jeszcze ciekawostka jest taka, że ładowarka, no niestety jest jedna. I to jest trochę takie słabe, no bo Tiger 10 ma dwie ładowarki, a to jest jedna 2-amperowa. No i co wam mam powiedzieć, no będzie się dosyć długo ładował. Dlatego, żeby uniknąć tego, to jest opcja taka, żeby ewentualnie dokupić sobie 4-amperową szybką ładowarkę i wtedy możecie na dwie ładowarki ładować, to będziecie mieli łącznie 6 amperów i wtedy będziecie mieli bardzo szybkie ładowanie. Oczywiście zalecam ładować jak najwolniej, jak najdłużej, bo to jest najzdrowsze dla baterii. No ale wiadomo, że czasami orientujecie się, że na 3 godziny przed jazdą, że macie mało baterii, wtedy wpinacie dwie ładowarki. Dlatego pomyślcie o drugiej ładowarce. Dualtron miał jedną ładowarkę 1,75 A, więc tamten to się dopiero ładował długo. Tutaj nawet nie było dramatu. W sensie, wiecie, ona jest cicha, bo nie ma wentylatora, więc podpiąłem, poszedłem spać, wstałem rano, już był naładowany. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze jedną rzecz mam na myśli. A, ta nóżka, zobaczcie, w trakcie tak jakby się troszeczkę wyrobiła i teraz troszeczkę się bardziej odgina w lewo i teraz już tak bardziej stabilnie dzięki temu stoi. A ja ją teraz jeszcze skręciłem tutaj tą śrubą centralną i jest teraz bardziej taka sztywna. Także to tyle. Pozdrawiam.